Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny, już dawno nie było żadnego odcinka z budowy makiety. Tak jak widzicie, to co przed Wami i tytuł tego odcinka sugeruje, co tam ciekawego będzie się dzisiaj odbywało. Tak jak zresztą wiecie, makieta jest cały czas w permanentnej budowie. Pozwalam sobie używać w tej chwili takiego miejsca, które będzie pewnego rodzaju miejscem, w którym będzie się wszystko dokonywało, to znaczy będzie się tutaj dokonywało sterowanie tąże makietą, ale to za chwilkę wszystko wyjaśnię. Wróćmy do tego tematu najważniejszego dzisiaj, czyli do tematu sterowania. Bardzo mocno się zastanawiałem, jakie sterowanie zastosować na tej makiecie. No cóż, sugeruje się, aby to sterowanie było oczywiście cyfrowe, a więc tutaj jakby absolutnie żadnych wątpliwości nie ma. Tylko pytanie, które? Tak się składa, że przez długi czas zajmowania się, może nie tak długo się zajmuję, bardziej jakby zaangażowany tym hobby, ale niemniej jednak no, posiadam różne sterowania. Chciałem to powiedzieć, że jakby doświadczenie nauczyło mnie, że tych sterowań jest mnóstwo. Ja w tej chwili skupiam się nad trzema sterowaniami. Być może ktoś z Was chciałby mi doradzić z serca i dać argumenty, które z nich rzeczywiście jest najlepsze. Ja uważam, że każde z nich ma swoje plusy i minusy, tak jak każda zresztą rzecz. Oczywiście pomijam tutaj celowo, tak jak wspomniałem na początku, sterowanie analogowe, jako że takiego sterowania stosować nie będę. W bardzo rzadkich przypadkach będę miał możliwość puszczania pociągów analogowych, jako że, tak jak Wam wspomniałem, mam trzy główne linie. Czwarta to jest ta ósemka, o której odcinki kręciłem. Ona jest w tej chwili na razie gdzieś tam odłożona na dalszy plan, ale mam dwie linie z podkładami drewnianymi i zelektryfikowane dwie linie, tak jak to tutaj widzicie powyżej, gdzie stoi ten jeden pociąg. Natomiast ta ta linia, która jest z podkładami betonowymi, jest linią autonomiczną. I oczywiście ona jest w tej chwili podłączona do sterowania cyfrowego. W tym przypadku, tak jak widzicie, świeci się dioda przy DG1, a więc jakby to sugeruje, że w tej chwili jesteśmy podłączeni pod to sterowanie Pico. Natomiast można będzie ewentualnie, czy to pod tą dwutorową, czy to pod tą jednotorową linię, śmiało podłączyć zwykłe zasilanie od Pico na przykład, czy od Roco i spokojnie bawić się pociągami analogowymi. Trochę tych pociągów mam, zwłaszcza po dziadku, bracie, a więc to jest ta pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że kiedy kupowałem mój pierwszy zestaw startowy, to okazało się, że kupiłem ten zestaw startowy z najlepszą wtedy możliwą i praktycznie dzisiaj chyba też jedną z najlepszych technologii cyfrowych, a więc kupiłem sobie po prostu zestaw Pico Smart Control z tym kontrolerem, który znacie, on jest w takiej formie takiego jakby dość grubego i ciężkiego tabletu ze względu na tą gałkę tutaj, ale do tego wrócimy, kiedy podłączymy oczywiście to sterowanie do prądu i będziemy je w jakiś tam sposób prezentować i testować. Razem z centralką oczywiście udało mi się również gdzieś tam na polskim rynku wyczaić również dość grubą, pokaźną i myślę, że w miarę wyczerpującą instrukcją do tego właśnie systemu Pico Smart Control. Później, za jakiś czas, bardzo mi się spodobał pewien komplet, pewien zestaw niemiecki, bodajże z lokomotywą BR-130, ale nie jestem w tej chwili pewny. Tam z kolei było sterowanie Pico DG1, a więc to takie pierwsze digitalne, cyfrowe sterowanie, przepraszam, od Pico. To sterowanie jest elementarne, jest tu pilot, a więc możemy tu śmiało sobie sterować, tak jak w tej chwili, kiedy mamy postawioną tam lokomotywę. Jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze zobaczymy, czy ona jest już wprowadzona. Niestety nie jest wprowadzona, ale z tego co pamiętam, to ona ma numer 83, a więc wprowadzamy sobie tutaj, naciskamy sobie tutaj lokomotywę 83.
I w tej chwili powinny nam się zaświecić światła, tak? Ponieważ mamy kierunek w tą stronę, a więc odwracamy tą lokomotywę. Możemy włączyć dźwięk i możemy nią sterować, a więc ruszyć nią do przodu, odwrócić bieg do tyłu. Możemy się tymi dźwiękami bawić przeróżnymi. Jedynym mankamentem jest to, że ten pilot Digi-1 obsługuje, tak jak widzicie, jest tutaj F1 do F4 plus 4, a więc 5, 6, 7, 8 i plus 8, a więc 8, 9, 10. De facto mamy 12, mamy 12 funkcji do obsługi. Dzisiaj lokomotywy sięgają do 30, 32 nieraz. Nie zawsze, ale te 24 funkcje to jest taki pewien standard. Tego już niestety pilot Digi-1 nie obsługuje. Często na tych wyższych funkcjach są jakieś zapowiedzi stacyjne, jakieś dodatkowe, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z lokomotywami, które są również z elementami, które na przykład się ruszają i tak dalej. Tego już tutaj tym pilotem nie obsłużymy, a więc wyłączymy dźwięk, wyłączymy światło. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o lokomotywa nam się zaraz wyłączy tutaj, jeżeli chodzi o DG1. Po jakimś czasie tak się zdarzyło, że kupiłem sobie zestaw startowy z husarzem. Ja wiem, że ten husarz w malowaniu PKP Intercity jest husarzem fikcyjnym. Wiem. Drzwi znajdują się po środku w husarzach używanych przez PKP Intercity. Drzwi znajdują się po bokach przy kabinach. Ja to wszystko wiem. Tego wcześniej nie wiedziałem, a poza tym lokomotywa była tania, zestaw był bardzo tani, a więc kupiłem sobie po prostu Pico Smart Control Lite. Jeżeli ktoś mniej więcej się orientuje, o czym mówię, Pico Smart Control Lite jest na kablu. Później pokażę, ponieważ centralę mam zamontowaną jeszcze na starej makiecie, która najprawdopodobniej jutro opuści mój dom, a więc dlatego zdecydowałem się na nakręcenie tego odcinka, aby Wam pokazać i ewentualnie spytać o zasugerowanie mi właśnie, który z tych sposobów, że tak powiem, sterowania wybrać. A więc tutaj dość prosta rzecz, klawiatura numeryczna, funkcje różne, później będę się starał to w jakiś tam sposób pokazać. Jest jeszcze jeden plus i minus. Plus jest taki, że Pico Smart Control Lite i Pico Smart Control, którego pokazywałem wcześniej, one posiadają wejście na linię kolejową do ruchu lokomotyw oraz na linię do programowania. Jak już Wam kiedyś wcześniej wspominałem, jestem od jakiegoś czasu szczęśliwym właścicielem takiego stendu. Zaraz Wam ten stend pokażę, tylko muszę zdjąć tutaj, mam wreszcie statyw do kręcenia, jak widzicie już się tutaj obraz tak mocno nie kręci, nie trzęsie, ale mam tu mało miejsca wokół tej makiety. Tak, tutaj jakiś wagonik jeszcze leży z drewnem, ale chodzi mi o co? Chodzi mi o ten właśnie stand. Tutaj w tych miejscach możemy podłączyć zasilanie, postawić lokomotywę i ją programować, testować i tak dalej. Jeszcze mam jeden sposób na testowanie, na sprawdzenie lokomotyw. Kiedyś używając tego właśnie systemu Pico Smart Control Lite przygotowałem sobie, nie mając tego stendu, który przybył do mnie tutaj właśnie z Bułgarii, a więc tutejszy nie tak dawno tak naprawdę przybył do mnie ten stand. Po prostu wykonałem sobie o taki właśnie tor do programowania z kabelkami dodatkowymi, które były właśnie, są zalutowane i są właśnie, były podłączone do właśnie zasilania Smart Control Lite. Teraz myślę, że tego toru najprawdopodobniej nie będę używał, będę używał właśnie tego toru, będę używał po prostu tego bardziej profesjonalnego standu, który wykonała dla mnie firma P-Models. Wracając jeszcze do tych sterowań, tutaj moi drodzy, już kończę w miarę tę ogólną część tego materiału. Posiadam też taki, no co powiesz po angielsku, ale również tutaj właśnie instrukcja to tak tylko pokazuje, bo wcześniej nie mogłem się dokopać do tej instrukcji.
Później jeden z moich znajomych bułgarskich po prostu przysłał mi ją po angielsku. Na pewno, raczej na 99% nie będę używał tego systemu. Jest ten system, nie jest zły, jest niezawodny w miarę, ale jest przestarzały. Nie używa wszystkich funkcji. Ja bardzo lubię dźwięk, a więc raczej będę unikał. Żeby nie przedłużać, przeniesiemy się na starą makietę. Zaprezentuję Wam Spico Smart Control Lite i Pico Smart Control. W moim wydaniu Wam zaprezentuję. Ja nie jestem elektronikiem, nie jestem specjalistą, ale postaram się Wam pokazać, jako że zadałem pytanie, które będzie lepsze. A więc jakby już sugeruję, że chciałbym albo Pico Smart Control Lite, albo Pico Smart Control. Więc przenosimy się na makietę starą i będziemy tam dalej kontynuować rozważania dotyczące tego, w jaki sposób będzie w przyszłości zarządzana moja makieta. Jedna uwaga. Nie będę używał dekoderów do zwrotnic. Uważam, że nie ma sensu. Bardziej podobają mi się pulpity, gdzie są rozrysowane stacje, gdzie są rozrysowane rozjazdy. A więc rozjazdy będą sterowane, moi drodzy, oczywiście po prostu takimi przełącznikami tradycyjnymi, jako że już się chwaliłem, że te rozjazdy będą. Tych rozjazdów nie jest aż tak dużo, tam widać chociażby jeden, drugi, trzeci. Tych rozjazdów jest bodajże 8 czy 9 na tej makiecie, a więc będą one po prostu miały swoje zasilanie oddzielne. No, łatwiej, dlatego że makieta nie jest aż tak duża i uważam, że mimo wszystko, kiedy będę robił manewry, to zamiast wyłączać, przepraszam za język, na przykład kamerę w sytuacji, kiedy muszę przełączyć zwrotnicę albo w momencie, kiedy zatrzymuję lokomotywę, jednocześnie zmieniam rozjazd. Mając cyfrowe sterowanie dla lokomotywy i oddzielne, analogowe, zwykłe, po prostu elektryczne sterowanie zwrotnic z przyciskami, przełącznikami itd. Będę mógł jednocześnie wykonywać te dwie funkcje, a więc zatrzymywać lokomotywę spokojnie i mieć nad nią kontrolę, a z drugiej strony przełączać, przekładać rozjazdy. A więc ten temat rozjazdów jest w tej chwili dla mnie nieaktualny, jeśli chodzi o cyfrowanie, cyfrowe tutaj działanie tej makiety. Natomiast chodzi mi właśnie o sterowanie tymi pociągami, które tutaj właśnie będą się znajdowały. A więc przenosimy się już ostatecznie na starą makietę. Być może po raz ostatni właśnie w tym plenerze moim kuchennym ona będzie dzisiaj pokazana, ale przede wszystkim chcę pokazać, jak działają te dwa sterowania Pico Lite, Smart Control Lite i Pico Smart Control i jak sobie z tym po prostu właśnie poradzimy. A więc do zobaczenia w kolejnej scenie. Cześć. Witam Was już bardzo serdecznie na starej makiecie. Tak jak widzicie już Smart Control Lite zostało zamontowane. Kamera na statywie, lokomotywa pod drutem. Co prawda szpantografu nie podniosłem, ale to nie o to chodzi. Wiecie, że to sterowanie jest dość proste. Wiele osób się tym sterowaniem już zajmowało. Nie będę powtarzał tego wszystkiego, co te osoby mówią. O tyle jest to proste, że w tym sterowaniu możemy, znając adres lokomotywy, bardzo szybko przechodzić między lokomotywami. A więc wciskamy przycisk LOK. Wpisujemy w tym przypadku 83, potwierdzamy Enterem i już mamy lokomotywę gotową do działania. A więc włączamy jej. Może niech ostrość się, że tak powiem, tam na ten, więc światełka. W tym przypadku, aby zmienić światło, trzeba po prostu zmienić kierunek tutaj tym właśnie pokrętłem plastikowym. Oczywiście jedynka to był dźwięk. I tutaj możemy śmiało sobie poruszać lokomotywą do przodu, do tyłu. Tu jednocześnie pokazuje nam się prędkość, tak? Przepraszam za brak ostrości. Ale również mamy tutaj mnóstwo różnych funkcji, które są tu pokazane. Tym przełącznikiem możemy tutaj do tych funkcji dotrzeć, a więc również te funkcje tego właśnie przy DG1 zrobić nie mogłem. Może jeszcze więcej funkcji mamy, więc
Proszę bardzo, głośna lokomotywa. Mamy za stacyjną. A więc, jak widzicie, system nie jest zły, system jest bardzo dobry. Jedynym mankamentem jest ten kabel, ale jest bardzo łatwy dostęp do łączenia boosterów, bo wiecie, że przy tym sterowaniu są różne wejścia. Tam widzicie, mamy jedno wejście na trasę jazdy lokomotywy i drugie wejście na trasę programowania. To tyle o tym sterowaniu. Przejdziemy jeszcze tylko do tego, które najbardziej mnie kusi, aczkolwiek nie jestem do niego przekonany. Zaraz powiem dlaczego. To jest Pico Smart Control. Nie Lite, tak jak to tutaj z tym kabelkiem, ale Pico Smart Control. Tu przy okazji pokazuję sterowanie analogowe, z którego korzystam jako zasilanie do oświetlania budynków w tej starej makiecie, ale również czasem przełączam i używam do sterowania lokomotywami właśnie analogowymi, jako że również na tej starej makiecie miałem taki podział właśnie na linie oddzielne. Tutaj również jest linia wąskotorówkowa, ona jest, ta linia wąskotorowa jest jakby tutaj gotowa, na tamtej makiecie nowej niestety jeszcze na nią trzeba będzie długo poczekać. To tyle w sprawie Smart Control. Jest szansa, że będę z niego korzystał, ponieważ istnieje szansa aktualizacji tego oprogramowania do 30 czy 32 CV-ek, czyli tych, że tak powiem, funkcji, ale ten kabel no, nie, bardzo mnie drażni. Lokomotywa sobie sapie, więc wyłączymy jej dźwięk. Nie, przepraszam, muszę się cofnąć. Więc wyłączamy dźwięk, wyłączamy światło i przechodzimy na Pico Smart Control. Nie Light, a Smart Control. To za chwilę. No, w tej scenie żegnam się z Wami. Do zobaczenia za chwilę. No i już wracamy w ostatniej scenie. Jak widzicie, mamy podłączony Pico Smart Control. Mamy przygotowany kontroler Pico Smart Control. Wprowadziłem wstępnie lokomotywę, którą używamy, a więc ET221183. Za pomocą tutaj tych przycisków mamy tutaj piktogramy. Przepraszam za ostrość, ale mamy tutaj piktogramy, a więc przede wszystkim włączamy światło. Również tutaj tymi strzałkami zmieniamy kierunek lokomotywy. Oj, ta ostrość. Będę musiał pomyśleć o innej kamerze, ale na razie używam to, czego mam. Ważne, że mam już stojak. Włączamy dźwięk i za pomocą tego pokrętła zmieniamy sobie tutaj kierunek i jedziemy w drugą stronę. Nie mam tutaj wprowadzonych jeszcze wszystkich funkcji. Oczywiście są tutaj funkcje typu oczywiście gwizdek. Nie gwizdek, tylko krótka trąbka. Długa. Łączenie wagonów. To są funkcje, które akurat wprowadziłem, odpowiednie piktogramy i tak dalej. Ale można do wszystkich tych funkcji takie piktogramy wprowadzić. Tutaj mamy zapowiedź stacyjną. Po torze przy pełni drugi przyjedzie pociąg towarowy. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Tutaj mamy nawet zapowiedź z Poznania. Pociąg osobowy do Poznania odjedzie z toru pierwszego przy peronie pierwszym. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. I tutaj na przykład jakieś radyjko. No, takie różne rzeczy. Coraz bardziej skłaniam się ku temu sterowaniu. Jest tylko jeden mankament. W przypadku na przykład Z21, mówię o Z21, które można obsługiwać za pomocą aplikacji. Tutaj jest problem z wprowadzeniem zdjęcia lokomotywy. Pico akurat ja nie znalazłem, być może gdzieś jeszcze znajdę, ale nie ma tutaj na przykład
A w tym przypadku nie mamy zdjęcia ET22. Jest to pewien mankament przy dzisiejszych możliwościach i przy tym, iż to jest Android. Naprawdę byłoby fajnie, żeby to było. Ale to tak w skrócie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Pico Smart Control i w przypadku tutaj Pico Smart Control w tej wersji właśnie takiej najbardziej rozbudowanej, którą gdzieś tam kupiłem sobie z lokomotywą, zestawem startowym właśnie niemieckim. Czasami się tutaj rozłącza, czasami gubi się sieć, nie wiem dlaczego. No, to są takie już powiedzmy mankamenty, powiedziałbym bardziej takie związane właśnie z techniką, której ja nie jestem aż tak dobrze zapoznany. Ale działa to w miarę niezawodnie, więc chciałbym naprawdę z tego korzystać, więc skłaniałbym się ku temu lub ku Lite, dlatego że nie trzeba ładować baterii, można sobie zamontować kilka gniazd do tego kontrolera właśnie Pico Smart Control Lite i tak dalej. Cóż, może wy mi coś doradzicie. Ja się skłaniam bardziej ku właśnie temu sterowaniu Pico Smart Control, nie Lite, ale Smart Control właśnie z tym. Być może ktoś z Was będzie mi w stanie też pomóc, jak zmienić właśnie zdjęcie, jak to zdjęcie odkryć i jak to zdjęcie wprowadzić tej danej lokomotywy. Na razie tego jeszcze nie wiem. No, w każdym bądź razie. I tak to wygląda. Przepraszam za ten długi odcinek. Chciałem się z Wami podzielić tymi sterowaniami. Jeszcze póki co nie spotkałem się z takim filmikiem, w którym byłyby zaprezentowane wszystkie te trzy rodzaje sterowania Pico, więc być może komuś ten filmik po prostu się przyda. Ja żegnam się z Wami. Oczywiście oczekujcie jakichś kolejnych odcinków, zarówno o nowej makiecie, jak i po prostu odcinków dotyczących unboxingów modeli, tudzież ich przejazdów po makiecie. No i na koniec jeszcze tutaj krótki rzut oka na tą moją pierwszą w życiu makietę, która niestety pójdzie w odstawkę. Jutro zniknie z tego miejsca. Zbliżają się święta, trzeba zrobić porządki. To tak, żebyście wiedzieli, nie czepiajcie się zbytnio tej makiety. Ona po prostu wysłużyła swoje, mnie nauczyła. Chwała jej za to. Na razie jeszcze gdzieś tam będzie sobie stała jako element zapasowy, ale w przyszłości chciałbym ją no, albo sprzedać, albo najprawdopodobniej rozebrać na części i zastosować przy nowej makiecie. To tyle o sterowaniu dzisiaj. Życzę Wam świąt, które zbliżają się, aby były pogodne i szczęśliwe. To są też szczególne święta. Boże Narodzenie jest naprawdę pięknym okresem. Na pewno jeszcze pojawią się jakieś przejazdy, być może jakiś unboxing, ale gdybym się miał nie rozgadywać, to już dzisiaj życzę Wam spokojnych, wesołych, błogosławionych świąt. Cześć!